Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World, przegląd Chevroleta Cobalta SS. Tak ten samochód wygląda, ja już tutaj zainstalowałem bodykit, który jest za kasę z gry, oraz spoiler, który również jest za kasę z gry, także, no i w sumie także maskę, która też jest za kasę z gry, także naprawdę fajne części tutaj tuningowe mamy dostępne na samym początku. I nie musimy wydawać na nie boostów, a to jest ważne. Cóż, pojeździłem trochę tym samochodem. Muszę się przyznać, że mam go pierwszy raz dopiero. Wcześniej nigdy nie jeździłem tym modelem w Wordzie. Kurde, jakiegoś laga miałem. I powiem wam, że naprawdę bardzo przyjemnie się nim jeździ. Ma fajne prowadzenie, nie jest to zbyt łatwe prowadzenie. Jeździ się nim po prostu przyjemnie, zobaczcie sobie. Nie ma jakiegoś mocnego skrętu, ma lekko taki oporowy, ale przy tym prowadzi się naprawdę super. Powiedziałbym, że osiągi ma zbliżone do Chevroleta Camaro SS. Bo ja Chevroleta testowałem właśnie, Camaro SS testowałem właśnie również na częściach Americona tuningowanych. Tak samo właśnie teraz testuję tego Cobalta na częściach tuningowanych Americona. Zresztą lepszych nawet nie mam w magazynie, więc nie podniosę go do maksymalnej statystyki w klasie C, czego bym chciał, bo bym chciał sprawdzić, jakby sobie poradził. Ale przed chwilą jechałem właśnie wyścig, gdzie jechał wymaksowany w klasie C Cobalt SS i z Mazdami RX-8 sobie nie poradził. Także myślę, że to i tak nie jest dobry rywal do klasy C. No cóż, jest to taki samochód dla entuzjastów bardziej. Chociaż czasami można będzie nim wygrać. Nitro mamy tutaj słabe. Więc pod tym względem też nie ma tutaj szału. A jak mówiłem, przyjemność z jazdy i przyspieszenie, z tego co widzę, nie jest wcale takie najgorsze. Okej, pojedźmy sobie jakiś wyścig. Pokażę wam, jak to wygląda w praktyce. Mamy tutaj wyścig klasowy dla klasy C. Startujemy. Przede wszystkim muszę przypomnieć wam, że nie mam wymaksowanego tego Cobalta w klasie C. Ma statystykę ogólną chyba 415 punktów. Także nie jest to sporo. Ale i tak nie jest najgorzej, jeśli chodzi o osiągi. Muszę wam powiedzieć, że trochę mi tam odjechali do przodu, ale czuję, że mogę ich gdzieś tam dogonić. Może bardziej czystą jazdą, albo na power-upa. A raczej nawet nie będę się starał, bo po prostu szkoda czasu na to. Opowiem wam co nieco właśnie o częściach do tuningu wizualnego. Jest sporo bodykitów, są dosyć tanie. Ja oczywiście od razu sobie włożyłem ten dosyć poszerzający ten samochód, który jest za kasę z gry, za 7000 chyba gotówki. Także można fajnie sobie przerobić ten samochód częściami wizualnymi w dość przystępnej cenie, nie wydając nawet na to boosta ani jednego. To jest spory atut, tym bardziej, że samochód brzmi naprawdę bardzo fajnie, jeśli mi się przypomniały po prostu stare undergroundy, gdzie te samochody brzmiały tak fajnie tunersko. I taki jest właśnie ten Cobalt. Możecie sobie chwilę posłuchać, jak fajnie brzmi. Okej, to mi się udało. Prześcignąłem Plymouta, jak on się nazywał? Plymouth. O, niedawno robiłem chyba przejazd nim na jakiejś trasie. Nie Chemikura, ale jakoś inaczej. Dobra, nieważne. Zapomniałem, wyleciało mi z głowy. Ale udaje mi się ten samochód dogonić. On ma sporo gorsze przyspieszenie niż ja w tym Cobalcie. Z tego co widzę, nawet jest całkiem niezły, ale no tak jak mówię, z Mazdą RX-8 no, nie ma co się równać. Zaraz pojedziemy sobie jeszcze wyścig. Wow, koleś. Teraz pojedziemy sobie jeszcze wyścig, jakiś inny, może bezklasowy, i zobaczę, jak mi się wtedy powiedzie. A następnie pokażę wam części wizualne oraz
powiem coś o następnym filmie odnośnie Kobalta, o filmie tuningowym, ale o tym za chwilkę. Śmiać mi się chce, bo użyłem opcji dobierania graczy i dobrało mi Lexusa LFA z klasy S, z Astony Martiny i jakąś Mazdę z klasy P. Także matchmaking działa tutaj bardzo, bardzo dobrze w tej grze. Więc na pewno mam szansę wygrać. Za mną jest i tak Lexus LFA, także idzie dobrze. To jest Welcome to Plymouth. Wow, jeszcze mnie zramował po chamsku. No kurczę, zlitujcie się, ludzie. Ja mam Kobalta w klasie C, jeszcze nie wymaksowanego. No cóż, nieważne. Właśnie, części tuningowe. Za chwilkę wam pokażę jeszcze wszystkie bodykity i spoilery, maski i tak dalej. Ale pierw chciałbym opowiedzieć o nowym filmie odnośnie właśnie tuningowania tego Kobalta. Ja na Facebooku dałem już wpis i ludzie... Co za fail, ja pierdzielę. Myślałem, że naprawdę jestem taki głupi. Nevermind. No to na fejsie dałem właśnie taki wpis, jak ostatnio, odnośnie właśnie tuningu Nissana V-Spec R34. I tam dawaliście jakieś swoje propozycje odnośnie przemalowywania tego samochodu. I ja postanowiłem, wybrałem po prostu jedną z prac, która zresztą miała najwięcej lajków od reszty fanów, widzów. I po prostu przerobiłem tego Skyline'a. I myślę, że to było fajne. Zresztą wam też się spodobało. Dlatego pomyślałem, że może zrobić taką małą tradycję i każdy tuning samochodu będę poprzedzał właśnie takim wpisem na Facebooku, gdzie będę się was pytał, jak ten samochód można stuningować według was, jak by było najfajniej, co by można było w nim przerobić, stuningować, nie wiem, jak pomalować, czy coś w tym rodzaju. Dajecie po prostu fotki nawet z realnego świata, po prostu jakichś przemalowanych modeli samochodów, w zależności od tego, jaki ja sobie model do tuningowania wybiorę. No dobrze, no to wskakujmy do garażu. Nie pokazałem wam jeszcze, jak się spisuje na pościgach, bo niektórzy się pytają, jak samochody mogą spisywać na pościgach przy zderzeniach. Wiecie co, ciężko tutaj stwierdzić. Powiem tak, moim zdaniem najlepiej na pościgach spisują się samochody z bardzo, bardzo ciężkim prowadzeniem. Przeważnie to są samochody ustawiane na bardzo ciężkie masy. Właśnie, taka... Dzisiaj szedłem sobie do domu i taka konkluzja mi przyszła do głowy. Mianowicie, tak sobie pomyślałem, bo Mark DeVellis kiedyś dawał taki wpis o tym, jak robi, jak tuninguje samochody, jak przerabia ich osiągi i tak dalej. Pokazywał jakieś tam wykresy, różne pierdoły i takie rzeczy. Ja myślę, że to jest teraz uproszczone i dla tych twórców nowych, którzy po prostu robią nowe samochody, przepraszam, już dawno nie robią samochodów, bo przecież ci, co teraz są, to nie umieją tego robić. Więc jest po prostu suwak. I ten suwak zaczyna się od Dodge Challenger RT, a kończy na McLaren F1, czyli od gównianego samochodu do zajebistego. I gdzieś pomiędzy, gdzieś tak na początku tego suwaka, a może tak bliżej, nie no, średnio raczej, nie. Powiedziałbym, że tak początek, ale trochę tak bliżej środka tego suwaka, jest właśnie Kobalt SS. I powiem wam, że naprawdę fajny wóz. Ja go nie sprzedam jeszcze, bo wydaje mi się, że jest z wyglądu super. Dlatego, że bodykity są fajne i można sobie naprawdę fajnie tego wodza stunigować. Jak widzicie, tutaj już fajne mamy bugi, jakieś nowe, nieodkryte przeze mnie, bo tak aż często teraz w Worda nie gram, po prostu mi się nie chce z uwagi na to, że wczoraj miałem nawet taką sytuację, przepraszam, że tak gadam bez sensu, ale miałem taką sytuację, że po prostu wbiłem sobie do gry, wybrałem klasę C, pojechałem moim Skyline'em stunigowanym, tak jak pokazywałem na tym filmiku, zresztą odznacza się naprawdę fajnymi osiągami, o których może powiem później. W międzyczasie będę pokazywał części wizualne. No i była taka sytuacja, było jakiś tam trzech zagranicznych graczy, którzy wymieniali się spostrzeżeniami w jakimś obcym języku dla mnie na czacie.
ja napisałem, że nie ma, nie wiem o co im chodzi i tak dalej. Jakieś tam zdety, coś tam odpisali, nie wiem. Nie wiem o co chodziło. Zaczęliśmy wyścig. Jeden miał jakiś dziwny samochód, jakoś dziwnie powiększony, poszerzony. Był to model chyba 240SX, jeśli się nie mylę. I po prostu on jeździł na speedhackach, a tamci pozostali, którzy też z nim zresztą rozmawiali chyba na luzie, to po prostu jechali sobie normalnie. Ścigając się na nitrze i tak dalej, ramowali się i tak dalej. No i ten gościu mnie popchnął. Także nabił mi prędkość 311 na Starlight Street w Skyline, 311 prędkości maksymalnej. No i to było niemiłe i na końcu powiedział, że jestem cheater i tam ci tak, cheater, cheater, zgłaszamy, no nie? No i po czym po prostu nacisnąłem Alt F4 i odechciało mi się grać w Worda. I takie właśnie sytuacje psują tą grę. Nie chodzi o to, że twórcy psują tą grę, że ona jest do dupy, tylko gracze tak naprawdę, cała ta społeczność chora się zrobiła od tego oszukiwania. Z tego też powodu, że cheaty do Worda są zbyt łatwo dostępne i to psuje tą grę troszeczkę. No ale taka moja opinia. W międzyczasie pokazuję wam te części tunidowe, więc mam nadzieję, że was nie przynudzam. Tak wyglądają spoilery. Maski. Maski też mamy za IGC 2. I ja mam tą akurat. Jest fajna. Poza tym maski za boosty też są i są dosyć tanie. W zasadzie mógłbym sobie prawie kupić tą pierwszą, czy tą nawet, bo zrobiłem tam taki poradnik na moim blogu o tym, że jak zdobywać boosty za darmo, chociaż pewnie już większość osób o tym wie. Po prostu wypełniamy ankiety i ostatnio to nawet działa dosyć dobrze. Udało mi się zdobyć chyba 115 boostów, miałem wcześniej 6 boostów czy coś takiego. No i tak wyglądają części do tuningu wizualnego, jest ich sporo. Coś ja tu jeszcze pokazywałem, dawno przeglądów nie robiłem z Worda. No ale chyba to wszystko, tak? W ogóle z tego co widzę, wydaje mi się, że w grze Cobalt ma napęd na tył również. Chociaż nie, można ciągnąć za sobą tył. Ej, on ma jakby napęd na 4 koła. Tak mi się wydaje, bo przy starcie raz widziałem, że jakoś tak śmiesznie mu leciał dym z tylnych kół. No ale to może mi się tak wydaje, nie wiem. W każdym razie, jeśli ktoś ma ochotę kupić ten samochód, kosztuje niewiele. Właśnie, nie pokazałem ile kosztuje. Kosztuje niewiele, chyba 300 tysięcy gotówki IGC. Także jest to dosyć mało. Ja myślałem, że będę musiał kilka pościgów, czyli ucieczek drużynowych pojeździć, ale okazało się, że nie, że Cobalt jest dosyć tani. Powiem wam, że jak za tą cenę, to moim zdaniem się opłaca. Chevrolet kosztuje na przykład 500 000, a Cobalt SS 300 tysięcy. I wersja bez bodykitu wygląda tak, co zresztą możecie zobaczyć u dealera. No cóż. Więc tak, jeśli chcecie, żebym stunigował, znaczy ja już i tak stuninguję ten samochód, kwestia tylko taka, jak go stuningować, więc propozycje wysyłacie w postaci obrazka najlepiej na Facebooku, w odpowiednim poście, ja tam taki stworzyłem, ja stuninguję ten samochód według tego waszego jakiegoś upodobania, chociaż już jednego faworyta nie ukrywam, mam. Według którego bym chciał właśnie ten samochód stunigrować. Ale propozycje są jeszcze otwarte, także zapraszam do zabawy i dziękuję wam. Aha, jeszcze tak, jeszcze kilka słów o Cobalcie. Czyli Cobalt, moim zdaniem taki, no tak jak mówiłem, gdzieś z takich niższych wozów, z niższej klasy, jednak nie jest aż taki najgorszy. Coś między Mazdą LX8 a Chevroletem Camaro SS, którego wam przed chwilą pokazywałem. Dźwięk silnika ma naprawdę bardzo fajny. Mamy tanie bodykity i wygląda dosyć fajnie. Dlatego jeśli ktoś naprawdę lubi ten model, zapraszam do kupowania. Zapraszam do kupowania. Jak zwykle muszę jakiś tekst fajny walnąć na koniec. Dobra, no to polecam ten samochód w sumie. Jest fajny.
Polecam wam do ścigania się ze znajomymi. Chociaż na multi też czasem może coś wygrać. Kombinujcie. Dziękuję wam za oświetlenie. Trzymajcie się, na razie i do zobaczenia. Cześć. They took everything from me.